Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dicey Dungeons. Jej, kolejny odcinek i w ogóle. I tak, dzisiaj po raz kolejny spotkanie z wynalazcą w rdzawej sprawie. I tak, zapraszam w takim wypadku na wspaniałe lamienie. Nie czytamy tego, bo już tyle razy ile to było pokazywane, to no. Nic się nie zmieniło i tak, dwie skrzynie kontra jedna skrzynia. Idziemy najpierw po dwie skrzynie. Zawsze trzeba iść tak, żeby jak najwięcej skrzyń tutaj dostawać. Bo jak zapewne możecie kojarzyć, to w sumie... A co to chciałem? Trochę mi słów teraz. A no właśnie. Mam tu właśnie limitowany ekwipunek, więc trzeba bardzo uważać. Tak, mamy 14 życia. Na wrogu. Dobra, pokonamy go w ten sposób. Niby ryzykując utratą młotka, ale no. Przynajmniej szybko pokonamy. Nie wystawiając naszego krótkiego miecza też na ryzyko. I dobra, dostajemy tutaj zwykły miecz. Trochę gorszy od młotka, ale zawsze coś. I kolejny krótki miecz, dobra. Dobra. W takim wypadku przeciwko śluzakowi możemy użyć spokojnie krótkiego miecza. Nie przejmując się młotkiem i... Ostateczności oczywiście też możemy już użyć, ale no. Chyba 14. Chyba trzeba będzie się jednak wspomóc trochę. Cek. Nie możemy dokonać duplikacji jeszcze. Weszmy tą trójką, zróbmy tu szóstkę. I dobra, w następnej rundzie możemy spokojnie wykończyć to już zwykłym atakiem z miecza. Będzie dobrze. Dobra. I cyk. Jeden atak z miecza, nie przejmujemy się niczym, mamy wyposażenie, które jest w miarę wytrzymałe. No i jeden młotek. I mamy też informację od ślusaka, że slurp wiele razy i slurp. Okej, okay, rozumiem cię, śluz. Rozumiem cię. To wcale nie jest tak, że w przeciwieństwie do siostry nie znam mowy glutów, ale okej, okay, tak, tak, rozumiem cię. I co my tu mamy? Kusza. Nie wydaje się zbyt dobrym przedmiotem. A nadal lepsze to niż... A powiedzmy przykładowo... No co niektóre. Bo 9 za 12 to nadal jest w miarę dobra wymiana. Ale teraz tak. Pirat, pianek i kichacz. Pirat, pianek, kichacz, tak właśnie to zrobimy. W sumie więcej skrzyń i sklepów. Ale dobra. Dwie szóstki i trójka. O, trójkę jestem w stanie poświęcić na to. Dwie szóstki, okej, okej. I dobra, żegnaj młotek. Nie musiałem tego w sumie klikać, ale dobra. O. A to ciekawe. Ciekawe, dobra, dobra. Miecz zaraz nam też się rozpadnie. Co nie jest dobre. Ale okej. Okay. Dzięki temu da się wygrać, więc jest w sumie w porządku. Aczkolwiek ryzykownie, bo mamy coraz mniej wyposażenia. Ale dobra, dwa krótkie miecze i kusza. Jakoś to musi zadziałać. Ej, dobra, pianek, pianek, pianek. Co ten pianek będzie skrywał? Zaraz zobaczymy i tak. Tam oddziałka plazmowego, bo czemu by nie? Tamten, wiecie, nie chcę ani jednego rozwalić. I dobra, w następnej rundzie jedynką wystrzelimy z kuszy. Będzie jedynka gwarantowana, druga kostka będzie szóstką. Nie najlepiej. Będzie jakąś szóstką podpaleniem. Wygląda strasznie, dobra. Ale tak, dziewiątka, czwórkę możemy tutaj. Jedno obrażenie. O cóż. Nie będę ryzykował utratą wyposażenia dla jednego wyposażenia. Znaczy jakiego wyposażenia? No, plączę się za bardzo. Ale tak, nie będę ryzykował właśnie utratą wyposażenia dla jednego obrażenia. Możemy tutaj nawet teraz tak z mieczyka to zrobić. Więc no. Wciąż nie wyposażenia. Miałem na myśli gadżetu. Wiem, że gadżet łatwo odzyskać i weźmiemy osełkę na później. Ale tak, nadal uważam, że ten gadżet jest cenniejszy niż inne rzeczy. Okej, okay, skórzany pancerz może być, tego nie potrzebujemy, nic, tak dalej. I tutaj ulepszy wyposażenie, jedne sensowne chyba.
Miecz. No warto by było ulepszyć. Duplikacja nie ma sensu. Kusza. Może to być głupie. Szczerze. Lepszymy krótki miecz, chyba że mam w plecaku coś lepszego. Dobra, to ten krótki miecz tak odświeżymy w ten sposób, ulepszając. I teraz będę wrzucał w niego tylko piątki. Jako że jest ulepszony, już dużo nie da się z niego wyciągnąć, no to jest jedyna sensowna opcja. Dobra, czwórki też by mogły być. O. A nawet zrobimy to trochę inaczej. Mogłbym inaczej, jeśli chodzi o kolejność, bym wtedy miał jeszcze tutaj nadal to. Ale trudno się mówi. Niestety, czasami nie myślę. Niebezpieczne kości. Niebezpieczne. Na szczęście tylko szóstka została, więc tak, no. Niewiele z tym zrobi. Ale były niebezpieczne. Dobra. Zrobimy znowu z kuszy. Ja w sumie i tak nic lepszego nie zrobię, więc tak. I niech będzie w ten sposób, żeby już zakończyć walkę. Dobra. Dobra. Wszystko zrobione. Możemy zjeść jedno jabłko. Pozostałych rzeczy tutaj nie było sensu kupować. I porażenie. Bardzo dobry przedmiot. Który czy chcę brać na razie zamiast czegoś? A powiedzmy, że nie. Nie czuję potrzeby. Okej, okay, teraz starcie tak. Driada, dostajemy dostęp do wszystkiego. Potem jeszcze kaktus i odkurzacz, o którym mógłbym całkowicie pominąć, tylko... No nie chcę tracić, powiedzmy, okazji na zdobycie poziomu. Wiecie, więcej życia, więcej kostek tego typu rzeczy. To jest i tak przydatne. Ale okej. Dobra. Pierwsze co to zduplikuje szóstkę. Dwa razy? Dobra, niech będzie dwa razy. Teraz tak, piątka tutaj. Trójka niech będzie tutaj. Szóstka raz tutaj. I tak, wiem, że niedługo stracę osełkę, ale... Wolę ją po prostu trzymać w takiej... Po prostu właśnie tak... Do wykorzystywania tego jej... Uff, już się plączę! Dobra, chcę po prostu trzymać i wykorzystać do przedłużenia życia ekwipunku, którym w miarę dobrze sobie radzę. A niekoniecznie tylko do tego, żeby później na jakiś super moment czekać. Ja, dobra. Teraz z kuszy dokończymy robotę. I wygrana, jej, driada pokonana. I teraz najważniejsza rzecz, mamy pełno skrzynek, w których mamy czekoladowe ciastko. Kuszące, aczkolwiek ne. Miecz dwuręczny, to zostawimy sobie na kiedy indziej i kostur. Kostura bym może nawet nie brał, gdybym miał go do wyboru na innej postaci. Do kupienia. Tak, nie brałbym raczej, ale tutaj coś się nawet może przydać. I teraz tak, wytrych, drewniana tarcza, lament. Lament jest kuszący i bardzo tani, więc wezmę, czemu by nie. A tutaj kostur, bat... I ulepszenie. O. Ulepszenie. Osełka ma jeszcze dwa użycia. Dobra, powiedzmy, że kuszę. Mogę naprawdę teraz łapać się za głowy, myśleć, czemu ja to robię, czy jestem idiotą, czy coś, ale... No, kusza się sprawdza. Więc jak się sprawdza, to szkoda byłoby jej nie brać. I dobra, wstępnie jeszcze tak tylko dodam. To są rzeczy, które może wezmę na bossa nawet. W sensie miecz dwuręczny i jak najbardziej. Lament wydaje się też sensowny. Wiecie, po prostu niby duże, ale bije dowolną kostką. Poruszenie też dobre. A tak, jak mamy jeszcze te wszystkie tutaj sprzęty, to się dobrze sprawdza też, więc... Nie trzeba tego zmieniać, można spokojnie oszczędzać. I zacznijmy od... No, bo w sumie mamy ten... fokus jeszcze chyba? Nie, nie mam fokusa, czyli skupienia. Ale mniejsza z tym. Dobra. Na dzień dobry, tak. I czy jest zadać obrażenia? Trochę marnotrawstwa, ale niech będzie, że to zrobię. Tak, dwie piątki, trójka. Piernie. Ej, no cóż. O, no dobra. Dobra. Zobacz, krótkie cięcie, ale tak było.
No i jaką mam teraz sytuację? No nie najlepszą. To 21 obrażeń. Jak każda czwórka to jest w tym przypadku 4 obrażenia. O, czy damy radę to jakoś ugrać sensownie? Podaję 9 obrażeń. Mówi, że niestety będziemy musieli pożegnać się z mieczem. I dobra, nie jest to może najlepsza sytuacja, ale tak. 4 i 9, 13, idealnie. Patrzcie, teraz zrobimy tak, żeby trochę jeszcze przedłużyć życie tego wszystkiego. I proszę. Zaczęliśmy ten krótki miecz, oczywiście. Ale poza tym jesteśmy w pełni sił, w pełni zdrowi i w ogóle w pełni możliwi do działania. E? Może to coś się stało? Okej. Mam nadzieję, że nie zepsułem gry, bo to, tak to trochę wygląda, jakbym ją zepsuł. Ale mniejsza, póki co to odstawiamy, to lepiej. No walczymy z odkurzaczem, dobra, on nie jest aż takim trudnym wrogiem, to weźmy tak, chyba był podatny na elektrykę. Sama natomiast osełka czeka teraz na moment, kiedy będziemy ją ulepszać. Uwaga, uwaga, uwaga. Okej. Chyba zepsuliśmy grę. Tak, trochę mnie to wygląda, jakbyśmy zepsuli grę. Mamy teraz zwykły krótki miecz. Wow. Nie wiem, co o tym powiedzieć, tak szczerze. Aha, jedynka. A, super. A, dobra. To będzie co najmniej 3. Dwa, oczywiście, to byśmy to kuszą, że wykończyli. Ale dobra, w takim wypadku gadżetem to zrobię. I w sumie sporo obrażenia. Dobra. Wow. No, wow. Ja po prostu nie wierzę w to, że zepsuliśmy tak grę. Ale dobra, w takim wypadku powiem szczerze, że ten krótki mieczek zostaje z nami już na stałe. I no. Będę miał w takim razie trochę łatwiej, bo co by się stało, nie stało, to wiedziałem, że gdzieś jest zgniłe jabłko, po prostu czułem to. No ale wracając, co by się miało dziać, nie dziać? Co chciałem? A. No tak, teraz będziemy mieli zawsze chociaż sposób na bicie pojedynczych obrażeń, raz na jakiś czas, powolutku, czy coś. No, jeśli to się uda po prostu przetrwać, na przetrzymanie wziąć wroga, to wiecie, no, mamy gwarancję wygranej, dobra. Teraz posujemy to, same szóstki. Było trochę głupie, mogłem użyć najpierw czegoś tam, ale dobra, mniejsza. Dobra. Nie, nie marnujemy porażenia. Jest zbyt dobrym. A tutaj dla nas, żeby to jeszcze marnować i... Oj. Strasznie... Byłoby to ciężkie dla nas, żeby to przeżyć, gdyby nie to. Mamy właśnie tego mieczyka, który całkowicie, szczerze mówiąc, jest no, zepsuty. I to podwójnie zepsuty, bo z jednej strony broken jako po prostu super potężny, wiecie, z Englisha, a z drugiej strony broken, bo zepsuty, że no, źle działa. I dobra, czy da się wykończyć? O nie, mieczem nie wykończymy. Więc użyjemy po prostu jednego użycia z miecza plus. Znakomicie. Bardzo przekonujące zwycięstwo. Radzicie sobie z kolegami naprawdę doskonale. Okej, miło czarodzieju to słyszeć. Dziękuję bardzo. Póki co tak, kolejne jabłko łykamy. I co ma skrzynka? Kolejny kostur. O. No kusza zaraz się rozpadnie, niestety to wtedy będzie trzeba właśnie już kosturów używać. I swoją drogą tak tylko dodam, nie będzie mi jej szkoda. Okej, ulepszyłem ją. Ale to było od początku robione z myślą o tym, że kiedyś się, no, pożegnamy. A takie bicie 9 obrażeń przez taki czas, no, pomogło i to znacznie.
No dobra, trójeczka. Nie, nie rzucamy nigdzie trójką. Szkoda wartości. No i dobra. Niestety zaraz obniżę zdrowie o połowę. Potężna umiejętność i to jest to. Te kiepskie kości. Będę musiał to zrobić, no, trudno. A tylko najpierw tak. O, no. I tak, nie jestem zadowolony z wyniku, ale trzeba to trzeba. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I o, niestety, dostaniemy obniżenie zdrowia o połowę. Niebezpieczna, naprawdę. Umiejętność. A, dobra. Dobra. Resztę walki mógłbym przeczekać niby na tamtym mieczu, ale jeszcze raz zatkujemy tym. I tak. W następnym starciu definitywnie musimy wziąć Kostura. Można nawet dwa? Nie, dwa nie ma sensu. Tobie żartujesz, gro? No cóż, no trzeba. Mówię szczerze, nie jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby właśnie teraz tutaj zaryzykować nie użyciem kolejny krótki mieczek. Miło, tylko że go nie potrzebujemy. Ale dobra, w sumie? Nie, dobra, w sumie weźmiemy te krótkie miecze w taki sposób. I tak, miecz dwuręczny zostawimy na kiedy indziej, lament na kiedy indziej, skórzany pancerz, o, osełka. Skórzany pancerz weźmiemy na wszelki wielki, boję się, że ten ptak można spokonać. Tak, mamy jeszcze kilka rzeczy do walki, z tego co widzę, więc nie ma co płakać. Mamy naszego krótkiego miecza, który jest niezastąpiony. I dobra. W przypadku... Jakby to najlepiej wykorzystać wszystko? Oczywiście to... Czwórka na nasz mieczek ulubiony. Wszystko. Tutaj. Aha. Pancerza niestety nie wywołamy. Ale dobra, teraz tak. Kupienie. Zmieniam to w szóstkę. I od razu już Kostur jest gotowy na następną rundę. Cokolwiek miało się dziać. Walka. Nikt nie sobie tego ataku. Na nieszczęście dla niego nie miał do tego dostępu. Na nasze nieszczęście osłabił rzeczy. Jednocześnie na nasze szczęście nie osłabił najważniejszej rzeczy, jaką mamy. Dobra. Będzie to mocne przepalenie kostek, no ale nic więcej nie mogę zrobić, więc tak. I okej. Okay. Jest. O, chciałem powiedzieć, że w miarę dobrze, ale tak, tak, teraz widzę te trzy szóstki, to już wiem, że nie jest dobrze. I w tym momencie bym już panikował. Grali tam wtedy normalnie. No dobra, teraz też będę panikował. Nie, dobra, jedynka tutaj. Tak, żeby uniknął, to tak. Dobra, rzucimy jeszcze raz. Możemy tu paść. Tak jak teraz patrzę, to tak szczerze możemy tu paść. I niedobrze. Okej, okay, osłabił nam nasz główny mieczyk, więc teraz to jest oczywiste. Oznaczenia, bo jak on jest osłabiony, to i tak mogę użyć na nim byle czego. Dobra. No i niestety, straciliśmy Kostur. Ale nie zginiemy jeszcze w tej rundzie. To się liczy. Na farcie udało się to przeżyć. Jakby to najlepiej zrobić, nie ma znaczenia. Nasz mieczyk niezniszczalny nas tutaj po prostu ratuje, naprawdę. No i też trochę farta od bogów RNG. I to jest tak, młotek, ulepszenie, kopiuj sprzęt. A wiecie co, zaryzykowałbym. Zadziałało to tak jak myślę. Tak, zadziałało. Dobra. Jesteśmy ustawieni. Jesteśmy ustawieni, ja wam to mówię, z dwoma krótkimi mieczami czuję, że możemy wszystko. Jak na standardy tej gry, rzecz jasna. Ale no, nadal.
Oszukałem system to tak całkowicie, jak się tylko dało. I teraz, kiedy mamy swoją drugą 2, to może jedną spróbujemy ulepszyć. Kto wie. Może ulepszony też nadal będzie niezniszczalny. Jeśli nie, to trudno. Jeśli tak, to super. I dobra, nie potrzebujemy tego sztyle. Chociaż dobra, miotacz plazmy, miecz dwuręczny, kostur. Co już od razu kostura wezmę. Czemu by nie? Podczas walki z bałwanem się go wykorzysta fajnie. I w sumie od tej walki możemy zacząć. Czy lepiej zacząć od innych? Wtedy z tym kowadło i inne rzeczy, tutaj tylko takie. Powiedzmy, że mam coś, na co bałwan jest podatny, więc zacznijmy po prostu od walki z nim. Wiecie, łatwiej będzie być. I właśnie mamy takie, a nie inne rzeczy, więc tak. No, rozumiecie chyba, o co mi chodzi. O, nic nie mógł zrobić, jak mi przykro. Ale to się nie przejmuję samym kosturem. Wiecie, to nie ma znaczenia, co się z nim stanie. Dobra, następną rundę potencjalnie możemy wygrać już nie robiąc nic, więc jest bardzo dobrze. No, wygrana, nawet bez użycia całego kostura. Więc mówiłem, że warto iść spotkać się z bałwanem. To jest taki naturalny po prostu kolej rzeczy. I teraz tak, szkielet jest irytujący i bije dużo. Wilkur jest irytujący, cowboy jest irytujący i bije dużo. Zacznijmy od wilkora i cowboya, potem pójdziemy na szkieleta. I teraz jak sytuacja? Okej. Piękna czwóreczka tutaj. Tak, piąteczka. Niech nawet na ten krótki miecz to już nie jest żaden żal. Wiecie, tak go stracić. I to tak, dobra. I... O, jak mi przykro. Prawie nic nie możesz zrobić, dobra. Proszę krótki mieczu, proszę krótki miecz numer 2. Proszę kosturze. I dobra, kostur zaraz stracimy. Prawdopodobnie w następnej rundzie. A jeśli nie, to w następnej walce. Ale tak, kostur był spisany na stratę od początku. Więc jest bardzo, ale to bardzo dobrze. I... Masz szczęście, kostur. Przeżyjesz do następnej bitwy. Bo tak, czwóreczka na krótkim mieczu zdecydowała, że no... To jeszcze nie twój czas. I teraz... Okej, mamy odpowiedź. Nie możemy ich ruszyć. Te mieczyki zostają w takiej formie, w jakiej są. Dobra. To teraz zobaczmy, co innego możemy zrobić. Tutaj kolejny krótki miecz, a nie potrzeba tego. Miotacz plazmy nie potrzeba. Duplikacja na dowolną wartość fajna, ale nie. Okej, lament dodaje jedno obrażenie. Przy 12 zablokuj kostkę, ty osełka. Czekoladowe ciastko może? Ale jeszcze pomyślimy o tym później. Na razie mamy wszystko i tak przygotowane wystarczająco dobrze, żeby sobie radzić, więc okej. Może nawet wrzucę jeszcze tutaj miotacz plazmy. Nie szkoda mi go w tej sytuacji, wiecie. A muszę mieć coś, co robić z piątkami, bo kostur zaraz padnie. I... Zaczynam od pozbycia się kosturu? Czy kostura w sumie? A powiedzmy, że nie. Czekam z pozbyciem się kostura właśnie na moment taki trochę sensowniejszy. Albo mówiąc inaczej, na po prostu chwilę, kiedy zepsuje nam się gadżet. No bo wiecie, zawsze 5 obrażeń więcej będzie w ten sposób. Ale tak, zarzucę to już tutaj. Dobra. Następna runda i 2 szóstki. 12 obrażeń, no. Właśnie o tym mówię. On może być groźny, jeśli będzie dostawał szóstki. Okej. Teraz nawet nie czekamy. Trzeba się po prostu pozbyć. Postura. O, dobra, zrobimy to w ten sposób. Ochrona niby przydatny gadżet, ale nie. Po prostu od razu robimy tak. I okej. Następnej rundy nie powinien już przeżyć. I te 2 szóstki znowu. Na szczęście tym razem to tylko 8 obrażeń, dzięki temu, że właśnie mieliśmy redukcję i... No, mówiłem, że nie przeżyję. Krótkie miecze. Krótkie miecze, nic dodać, nic ująć. Zepsułem grę, to teraz będę się tym szczycił, jak jakiś głupek, ale dobra.
O, i coraz co tu mamy? Uff. Wiem, no, ale na razie jeszcze się powstrzymam. Na pewno wezmę jabłko. Podróba, okej, zdecydowanie fajna rzecz. Dobra. Osełki nawet nie będziemy potrzebować, więc definitywnie ulepszamy czekoladowe ciastko. Po to, żeby podwójnie potem rzucać sobie krótkie miecze czy jakieś inne super potężne rzeczy. I tak, mieczyki swoją drogą zrobimy w ten sposób. Aha. A, i właśnie w sumie... O, będę musiał jeszcze zdecydować, co chcę wziąć na walkę, bo wszystkich tych rzeczy nie zmieścimy. Dobra, powiedzmy, że na razie weźmiemy to tak. Podróby też możemy. A chwila, gdzie drugi krótki? A, tu drugi krótki, dobra. Też okej, okay, jeszcze póki co możemy je odłożyć. I pobawić się właśnie innymi rzeczami, bo co tak... Po prawdzie nie ma znaczenia, co sobie zostawimy. Więc tak, z takim wyposażeniem możemy pójść. Czy coś zmienić jeszcze? O, powiedzmy, że może jeszcze lament. Trochę głupie, ale dobra. Bierzemy to w ten sposób. I dzięki temu powinniśmy dosyć szybko, moim zdaniem oczywiście, pokonać szkieleta. I teraz tak, zmrozimy mu kostkę. Nie przejmując się niczym i teraz... jest coś jeszcze takiego, co warto byłoby zrobić? Nie jestem pewien, więc po prostu powiedzmy, że zniszczymy krótki miecz, żeby mieć działko plazmowe. I ewentualnie podniszczymy miotacz plazmy. Dobra, dobra. Dawaj szkielet, pokazuj to, co tam możesz mi zrobić. O, same szósteczki teraz, dzięki. Żeby to nam dało wygraną? Minimalnie nie. A czwarta. A jednocześnie masz pecha, bo nieważne co zrobisz. No, nas już nie pokonasz. I dobra, w takim wypadku jeszcze tak. Tak. No i mamy co? Mamy już bezpośrednio starcie z bossem. Oraz kolejną kostkę. No i jeszcze jakiś przedmiocik, którym jest Inferno. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze zanim coś więcej to... Nie bierzemy już nic ze sklepu. Idziemy na bossa, zobaczymy co to będzie. Drake, naprawdę. Wiecie co, to już jest trochę wredne, że zawsze trafiam na tego Drake'a. Ale dobrze, dobrze, nie jest to jakiś... Okej, miecz dwuręczny, out. Miotacz, out. A, krótki miecz, tak, krótki miecz, tak. A, lament jest duży, to wiecie co, może lepiej byłoby wziąć coś, co właśnie będzie mniejsze. No tak, bo jeszcze będziemy musieli wziąć kołek. Niestety. Ale okej. Okay. I na ostatnie miejsce w takim wypadku, jak potrzeba czegoś małego, możemy duplikację albo miotacz plazmy. Wezmę duplikację, szczerze. Nie, żeby to było jakoś szczególnie potrzebne, ale tak. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. I dobra, Drake można zabić, tak dalej, dobra. Jak zostałem wampirem, ludzie, którzy chcieli ze mną walczyć, nosili cylindry i obszerny... palki i przyjeżdżali konnymi powozami. A teraz kolejna wielka chodząca kostka. Okej. Okay. Dobra. Mm-hmm. I teraz tak, skoro mam taką sytuację, to zaczniemy na dzień dobry od duplikowania szóstek. Kopiowania wszystkich kostek. I tak, wiem, że mogłem tam 5 obrażeń, ale to był zagrożony efekt. I teraz jak najwięcej chcę wrzucić już w to. Okej, raz, dwa, trzy. Dobra. Okej, okay, to już mam przygotowane. To teraz, jakby to jeszcze coś zrobić fajnie? Powiedzmy, że tak. I teraz potrzebujemy jeszcze trzy, co? I tak. Inferno. Dobra. Moim zdaniem super start. Bo nie dosyć, że wiecie, już przygotowaliśmy coś, co jest najważniejsze, przez co... Chcę, co sobie może nam oślepiać kostki, ile wlezie, i tak to nic nie zmieni. Okej. Okay. Okej, okay. Super. Używamy kopiarki i teraz tak. Krótki miecz. Krótki miecz. Żeby to już było załatwione. Skupienie!
I teraz tak, dwie szóstki w to. Jestem w furie. Powtórz. Okej. Okej. I tak, wiem, że kopiarkę sobie tym samym zniszczyłem, ale proszę. Nie przeżyję tego. Pewnie użyję tak wszystkich kostek, bo tam wszystko jedno. A nie, nie użył. To było głupie. To szczerze, to było głupie, skoro on jest nieśmiertelny. Ale dobra, drewniany kołek. Dziękuję bardzo. Walka zepsuta totalnie. Ale tak, udało się. Moja mała wytrwała kosteczka. Jasne, zaklęliśmy jeszcze raz. Czemu by nie? No, dawaj, dawaj. Pokazuj wynik. Kto by się spodziewał? No i niestety tym razem nie będzie wspaniałej nagrody. Peszek, może jednak czas sobie darować? No, otóż nie tym razem i... I cóż, no nie wiem co więcej powiedzieć, no to sukces, super, wszystko hurra i tak dalej, no. I teraz tak, no naprawdę do tego, żeby zakończyć to, co wam ogłosiłem tam ogólnie w ostatnim odcinku. Czyli do tego, żeby zakończyć właśnie wszystkie pierwsze trzy rozdziały, czy tam chociaż drugi i trzeci, jeśli pierwszego się nie udało. Tymi postaciami brakuje nam już tylko złodzieja, więc następne odcinki będą miałem poświęcone. A te rozdziały kiedyś też może pokażę. Ale raczej nie teraz, bo jak mówiłem, chciałbym zrobić miejsce też na inne gry. Jakkolwiek lubię Dicey Dungeons, tak... No właśnie. Nie chciałbym, żeby zabierało aż tak dużo czasu. Ale dobra. Póki co jeszcze przy okazji mamy właśnie wspaniałe achievementy, wyzwania, jej. Po pierwsze, 5 podpalenia lub więcej w jednej turze. I informacja o ognimistrzu. Ulubione jedzenie? Lody. Hobby? Czytanie, stolarstwo, jazda na nartach. Czego się boisz? Że zniszczę to, co kocham. Czemu jesteś w lochach? Chciałbym się nie palić. No... Dawny powód. A następne jest tutaj ukończ rozdział zatytułowany Rdzawa Sprawa. I... Okej... Okay. Za rdzawą sprawę dostajemy Banshee. Hobby? Krzyczenie opętańsko. Zwierzątko z dzieciństwa. Kiedyś codziennie na śniadanie połykałam złote rybki. To się liczy? Tyle rzeczy, bez których nie możesz żyć. Trzcina, wiry wodne, kałuże, mgła, rdes i niekończące się echo straszliwej rozpaczy. Dlaczego jesteś w lochach? Próbowałeś kiedyś znaleźć robotę jako profesjonalna Banshee? Okej, okay, dobra, to wszystko tłumaczy. Ale dobra, udało się, sukces i powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem, ale sukcesik przyjemny, choć okupiony zbagowaniem się krótkich mieczy. I tak, następny odcinek, jak już mówiłem, złodziej, jeszcze kolejniejszy złodziej i tak dalej, złodziej, 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 aż zaliczymy te dwa. A na ten moment to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się, hej, hej.